Chyba było 5 totek na sekundę, ale nieważne. Robimy teraz takie coś. O Boże, czat, fu, psujesz mi ten. Psujesz mi tutaj. Piękny odbiór gry. Jesteśmy trochę dalej. Jak śledzi ktoś, tu gra dla fabuły ze mną. Może będzie ognisko nowe, może nie. A najprawdopodobniej będzie skrót. O, to są takie lightowe, te sekcje zręcznościowe. Pomożesz mi, BD1? Tu pewnie będzie jeszcze kilku wojów. Tak, tak, tutaj wracamy się do tego miejsca, gdzie jest ognisko. I pasowało było otworzyć jakiś skrócik. Czy ten skrócik będzie tutaj, jak kopniemy w te drzwi? Zaraz, to jest pan robak, tak? Robaków się... No, mam nadzieję, że się już nie boimy. Ale pod robakiem chodził człowiek. I ten człowiek teraz się... Gdzie on poszedł? Teraz tak, czy jak zejdę tutaj, czy to z powrót? Tak, bo tu jest zaraz, zaraz. Tu jest, to są te drzwi, tu jest to. Pasowałoby otworzyć drzwi tam. No nie! Ale dobra, to nic się nie dzieje, to się przejdziemy, tak? Myślałem, że to jest jakiś ten, że... Kurczę, no niejasność tych rzeczy, no. Nie po każdej ścianie możemy biec na boki. A szkoda, tak? I tak samo nie każda lina jest tą liną. Ale to grano to jak na solcy przystało, odległości nie są super duże. Może ludzik wróci. No i nie ma tego pana. O, jest ten pan. On jest... To już wiemy, jak sobie z nimi radzić. Ajajaj, parzy, parzy. Co tam jest? O, coś tam było. No i jesteśmy blisko otwarcia tajnego przejścia. Tak? Prawdopodobnie, że tylko jeden ludzik nas zabije. I będzie można to zrobić. Tak? A może będzie boss? Dobra, więc po tym... ciekawym etapie idziemy dalej. No trochę... mam cały czas wrażenie, że nie mam jakiegoś elementu moich umiejętności. Tak bym położył w powietrzu, nie? Czy taki ma być? Nie znam się na świecie Gwiezdnych Wojen. O. Co to znaczy? Co się teraz stało? Większe obrażenia się zwiększyły? Podwójny świetny. Thank you.
Teraz, no przyłączę się, dałem tutaj w prawo, jest tylko jeden przycisk. Okej. Okej, czyli mamy style walki. Tak zakładam, że to tak jest tutaj rozwinięte, czyli niochy się tutaj wdarły. Niochiwizacja gier. Czy jest taki... Czy tak ma być? Jak na razie nie widzę przecież powodów, żeby go nie używać. Tak, ten pająk, widzicie, poszedł jakoś dużo... Jest trochę słabszy, ale... Ale przez to, że jest szybszy... No to idzie jakoś sprawniej. Nie wiem, czy nie pasowałoby wrócić i zapisać grę. Tylko zobaczmy, gdzie wyjdziemy stąd. Tak, ile z tego zdrowia? Dużo, czy w sensie mamy dużo punktów ten doświadczenia, więc akurat odświeżymy, utłuczemy tą sekcję, którą wszyscy znają na pamięć, tak? Burning for you. I lecimy ten. Tak, najgorsze chyba już jest za nami. To jest skrót, tak, który się otwiera, dobrze. Odpoczynek. Odpocząłem? Mam nadzieję, że tak. I zobaczmy, jak teraz to pójdzie. Tak? Intruz, na dole! Nacieraj! Tylko na tyle cię stać! Nie powstrzymasz! Spokojnie... To jest ciężki moment tutaj, tak? Bo tutaj atakują nas ludziki z góry, z dołu, z tyłu, z przodu. No. Dobre uderzenie! Jesteśmy potężni, bracia! Myślę, że przepadł ten hajs cały, kurde. Nie, ten, tutaj nie ma co mówić o sterowaniu na tych schodach. One, te schody są ciężkie, tak? Intruz jest na dole! Gość nie wiadomo, ma ryngowy atak, tak? Atak z tyłu, który... Dołączcie do mnie! Nie miał z nami żadnych szans. Nie miał, to jest prawda. Nie miałem z nimi żadnych szans tutaj. Ja nie miałem im co zrobić, tak? W tym momencie jestem... Wiem, co mogę zrobić ewentualnie. Mogę zablokować tego Mele. Nie wiem, jak długo to zejdzie. I dobić tych, którzy są dystansowi. To jedyne, co mogę... Na dole! Nic nie daje, to widzicie to. To zwolnienie to nic nie daje. To miejsce jest... Tu jest RNG niestety, tak? Chyba, że jest jakaś umiejętność, która pozwala mi instakillować tych gości. Bo to na logikę, jakby się pozbyć tego pajaca, który jest Mele, to już jest z góry. Ale jego, on jest najcięższy. Nie da się go pozbyć od razu. Tak? Można tak mikrować, jak próbowałem. Ale to właśnie... Jak mu wejdzie już ten atak teraz ciężki... Nie unikaj ciosu! Ugniesz! Pomóżcie mi, bracia! Okej, miał wszystkie na szczęście. Dosyć tego, obcy! Teraz jesteśmy wreszcie na solo po raz pierwszy z człowiekiem. Mieliśmy iść gdzieś indziej, tak? Mieliśmy iść zobaczyć, co tworzą te pająki tam. Tylko tutaj nas czeka tak. To nas czeka tutaj.
Bo zaraz wskoczył. Mamy już nowy poziom, więc z tym przejmujemy się za bardzo. Powiedz jakieś kilka słów mądrych. Podwójny miecz świetlny. To są tak dziwne. Spowolnienie. X, X podstawowy atak. No i czegoś nie dowiemy więcej. Ciekawe, że... Plus jest taki, że pająki nie potrafią tak się... Jak spamuje ich atakami, to nie są w stanie nic zrobić. Więc to jest spoko. Nie wiem, czy pewnie wracam się, ale teraz... Straciłem kompletnie... Tak, czemu tu jest powtórzone to? Aha, bo to jest po prostu stół naprawczy miecza świetlnego, tak? Mogę mu zmienić kolorki i tak dalej, i tak dalej. Tylko zdaje mi się, że to jest cały czas jedyny miecz świetlny, tylko w dwóch trybach, tak? I to jest chyba... Czy ta personalizacja coś daje oprócz wizualizacji? To znaje się teraz pytanie. Nie wiem, co daje ta personalizacja. Tu exp nie ginie bezpowrotnie. Może zginąć, ale już wbiliśmy poziom. Jak mamy już poziom wbity, bo doświadczenia zdobywamy za exp, to nic się nie dzieje. No, myślałem, że to jest przejście, powiem szczerze. A w sumie tu nic nie ma. A, chyba że... Ktoś został tutaj do czegoś zwabiony. Do energii z ruin? No nic, to zróbmy jeszcze jeden test. Bo inwestycją teraz jest kiepsko. Tak? Nie mamy zbyt dużo tych inwestycji tutaj możliwych. Chyba, że coś odblokowałem? Nie. Tak, lepsze blokowanie. No. Szczerze, no to mówię, to tylko sprawia, że ten blokowanie tu jest w tej grze no bez sensu tak naprawdę. Znaczy, okej, może ma sens, na tym poziomie no, zbicia i odejścia. Ulepszone spowolnienie, zestrojenie z mocą. Czyli więcej tego, no to ma coś sens, bo możemy wtedy na przykład z jakieś czary porobić lepsze. Czy tak naprawdę uderzać moc z aksa bardziej. Nie testowaliśmy aksa w przypadku tego w ogóle. Aha. A, mamy 2T. Zginiemy, co prawda. Nie zginiemy, się nie zaraz... Okej, można się naprawić. Nie striggerować przeciwnika. Więc zobaczmy, co tak naprawdę gra chce tu pokazać. Dobra. No, kolejny tułacz. Widzę, że spotkałeś miejscową siostrę nocy, ale... Udało ci się przeżyć. O, miecz świetlny. Nie, chowaj go. To wyjaśnia, jak przeżyłeś. Kim jesteś? Nie. Nie ma się czego bać, nie. Tylko podróżnikiem. Badam naturę wymarłych kultur i martwych filozofów. Badasz siostry nocy? Badam wiele rzeczy. Ale tak, ta siostra nocy. Była ledwie dzieckiem, gdy przyszła tu wojna. Patrzyła, jak ginie cała jej rodzina. Co wiesz o tamtych ruinach? Są niezwykle stare. Siostra Nocy i jej wojownicy ulegli czającej się tam potędze. Unikaj ruin, bo spotkacie ten sam los. Oj. Hej. Jesteś moim przyjacielem? Od dawna tu mieszkasz? Wystarczająco długo. Ta planeta zaoferowała mi azyl, gdy go potrzebowałem. Schronienie, gdy byłem słaby. Oświecenie, gdy zbłądziłem w mroku. Tak. Dymisz? Skąd tyle wiesz o siostrze nocy?
Dzięki obserwacji. Widziałem wiele rzeczy, odkąd tu przybyłem. Co to znaczy? A czy to musi coś znaczyć? Zbyt wiele wielkich umysłów pobłądziło w poszukiwaniu porządku. Muszę już iść. Okej. Zaraz będę nio, hopsa. Nie podskoczy tak wysoko. Tak, daleko. Tak. No okej, okay, czyli Metroidvania, czyli chyba jednak faktycznie ta planeta nie jest dla mnie, no bo co, gdzie tutaj jeszcze jest? Tu jest lina, tylko ja się boję, że jak skoczę na tę linę, to się postać nie złapi tak, czy jak zginie. Ej, Jezu, jakie to jest kłamliwe, oszukańcze, nie znoszę tego. Możesz się wspinać na linach, ale to są specjalne liny. Czyli zrobiliśmy to wszystko, tak naprawdę. Tak, poćwiczyliśmy trochę walki. I niestety to jest tyle, bo będzie czekać nas śmierć. Zaraz, teraz w sumie jak ja się tu znalazłem? Skąd ja tu przyszedłem? Dokąd zmierzam? Jak mam wrócić na statek? Moment, to są poważne pytania są. A, tu są te... No halo, halo. Pomożesz? Wydaje mi się, że nie wiem co teraz zrobić. Ewentualnie jak tu jest jeszcze tu takie labiryntki, może coś tu jest, bo tak idziemy teraz, zaraz. To jest tak, podejście tu, wejście tutaj, zejście do tego pomieszczenia, wejście tu, przejście przez to, cyk, cyk. No chyba, że tu na lewo coś jeszcze jest. Robot jasno mówi, że jeszcze nie mogę. Wydaje mi się, że ma rację, że to niestety musimy wrócić przyjść później. Coś się buguje ten obraz, nie? Jezu, bo on wchodzi z gorzej niż w Star Citizenie. Boże, interfejs wchodzi w świat. Tak, teraz to ma sens. Dobra, ale czy jest jakaś szybka podróż? Bo teraz widzę, że... Tak, ja widzę, że nie mam tych umiejętności, tylko że nie mam jak wrócić teraz z tego, co rozumiem. No bo jak to? Żeby wrócić, musiałbym iść tędy. No ale tędy jest... Ja nie wiem, co mogę teraz... A, spuśćmy sobie tym, bo... Tak, musiałbym wyskoczyć na jedną linę, drugą linę. Bo że jakiś mań zbujania, tak? Bo zbujać, okej. Dobra, jest bujanko. Ty. Czyli to bujanie nie jest takie głupie. Tam jest El Secreto. Trzy takie sekrety. Mamy super zdrowie. Tam są jakieś ślady na tych ścianach, trzeba je trafić.
siostra nocy przeżyła. Jest w niej coś znajomego. Pewnie będzie, że ja jestem twoją siostrą. Boże, to wy! No. Zaraz. Nie pluć na Jedi'a. Be the one, Stim. Niestety. Wybraliśmy złą planetę, tak? Ale tylko nas to wzmocniło. Nareszcie. Dobrze, że wracasz w jednym kawałku. No. Chwilami było nerwowo. Powiedz mi, że nic za tobą nie przylazło. Poczekaj chwilę. No to dokąd dalej? Homostu. Na zieloną planetę. No tak, tu jest główny cel. Kurczę, jak do tego mogło dojść? Lecimy na Zefo. Czy ja dobrą wybieram planetę? W ogóle? Znamy się. Przyleciałam na Bogano w poszukiwaniu byłego mistrza. Ino Cordovy. Ciebie też miło widzieć. Chyba spędziliście razem mnóstwo czasu na tej planecie. Pewnie odszedł tuż po twojej aktywacji. Pamiętasz ostatnią rzecz, jaką powiedział ci Cordova? Powodzenia, Jedi. Niech moc będzie z tobą. Tylko nagranie dla Kala. Nic więcej? Czy my coś za szybko nie robimy atmosfery? Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Szykuje się niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Ech, przyjąłem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać! Idealne lądowanie. Gryzi rządzie, kotko. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Cordovy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Kal, tutaj. Do mnie mówisz? Dobrze ci poszło na Bogano. Im więcej informacji o Cordovie i Zefo, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Wiem tylko, że Cordova miał obsesję na punkcie Zefo. Wierzył, że ich nauki są bardzo ważne. Mnie też fascynowały tajemnice naszej niezwykłej galaktyki. Już lepiej ruszaj. To ciekawe miejsce. Powodzenia. No, szczęść Boże. No, wymyte. Wszystko deszcz. Dobra, tniemy do tuberów.